Marina Gdańsk, kajak wędkarski Morsko TV prosi. Taka wędka z pracowni, czym różni się od wędki takiej kupionej od Chińczyka? Na to daję moją dożywotną gwarancję, póki moja firma istnieje. Od do, jakieś widełki takie, no wiesz? Tak. Słyszałem, Tomek, że Julo u ciebie zamawia wędkę na bombardę. Robisz też wędki? Przede wszystkim robię wędki. Woblery to tylko taka moja dodatkowa, uzupełnienie czasu całej produkcji. Dobra. No tak, wędek nie ma tyle, żeby utrzymać się przez miesiąc. Więc... No dobra, no to jest właśnie dobra rzecz, bo dzisiaj mamy odcinek o bombardzie. Julo mi ją ładnie rozpakował, wszystko zrobił, ja ją urwałem, nie? Także dużo żeśmy nie połowili na tą bombardę. Dobra, ale powiedz, czym się powinno charakteryzować wędzisko do bombardy? U nas przede wszystkim długością, najważniejszy parametr w tej chwili, bo jednak potrzebujemy łowić na długi przypon. Na krótkim wędzisku nie jesteśmy w stanie rzucić wygodnie z ponad dwumetrowym przyponem. A to daje nam komfort tego, że przynęta bardziej naturalnie się zachowuje. I jednak nie puszymy ryby bombardą, tak? Przypon jest przynęta odsunięta na przyponie. I to jest jakby taki warunek, tak? No potem kij nie może być zbyt mocny, bo jednak łowimy na muchę i holujemy dynamicznie walczące ryby, to one lepiej się zachowują na kijach lżejszych, delikatnych, niż na zbyt sztywnych. No i ta długość, nie? To u nas niestety w seryjnych produkcjach, nawet w pracowniach, często nie mamy dłuższych kijów jak 3,20. A te 3,20, co są dostępne, to są typowe łososiówki z bardzo grubym szczytem, kije 60-gramowe, więc też za mocne jakby do tej metody. Dobra, bo ja mam pena 3-metrowego, no i tutaj Julo już psiocił od samego początku, bo tamten przypon na bombardzie był, no nie wiem, 4-metrowy, już tam były jakieś problemy były, czyli ty preferowałbyś wędkę jednak 4-metrową, tak? Nie, no nie idźmy w skrajność, tak? Ale gdyby... Albo skrócisz przypon do 2,5 metra na przykład. Tak. Bo 4-metrowy nie dasz rady rzucić. Porzucałem, no to no, się plątał, ale ogólnie no, dało radę, nie? Albo poszukamy czegoś dłuższego, no i wtedy no, można poszukać wędki 3,60, 3,80. No wiadomo, do 4 metry no, już chyba będzie trochę przesadą. No to będzie ciężko rzucać, bo to będzie strasznie długie ramię, nie? Tak, nieraz jest tak, że dłuższą wędkę wcale nie rzucimy dalej. To chodzi o szybkość nadania prędkość przynęcia, tak? Tak. Więc często krótszym kijem jesteśmy w stanie go załadować i jakby wykonać tą dźwignię jakby szybciej, nie? Dokonać kapitacji, nie? Dobra. Jakie ciężary powinna przeżyć taka wędka? Bo ta moja bombarda była 30-gramowa. Ja osobiście, no bo to było moje pierwsze spotkanie z bombardą, jak dla mnie ona była za ciężka. Taka 25 byłaby lepsza. Masz za słaby kij. Nie, kij mam do 49 gramów. Aha, bo już do 30. Tak, bo kij by dał radę, natomiast ogólnie tak ten zestaw mi się wydawał taki toporny. No właśnie, ale zauważ taką rzecz. Rzucałeś na plaży ciężarkami do surfa. Tak. Ja na przykład jak rzucałem, to tą samą wędką, mimo że wędka była opisana do 250 gram, tak. Dalej rzucałem ciężarkiem 125 gram niż 150. Tak. No a 180 nie byłem w stanie rzucić w ogóle daleko. Zgadza się. No to tu masz tą samą zasadę. Lżejszą bombardą na takim kiju będzie ci się rzucało lepiej. Wcale nie znaczy, że dalej rzucisz cięższym. Czyli też byś na tym moim kiju lepiej tą 25 wziął. Tak, ona się będzie lepiej ładowała. I lżej się łowi, bo to jednak jest ciężar, który musisz na takiej dźwigni pokonać, tak? Więc mi się wydaje, że to po prostu trzeba to zestroić ze sobą, tak? Zobaczyć, jak się łowi, popróbować różnych ciężarów. Te ryby, no, załóżmy, że na pełnym wyrzucie masz jedno branie na 100 wyjść. Najczęściej masz brania na 30-40 metrze. No to jeżeli założymy lżejszą bombardę i skrócimy dystans rzutu o 5-7 metrów, to nie ma to znaczenia. No racja. Czyli zakładając, że mamy 3,5-metrowy przypon, co nam Julo jeszcze pokazał przy podbieraniu na przykład tej ryby, że podnosimy tą wędkę nad wodę, no i fajnie by było móc tą rybę zagarnąć, tak, nie? Tak. No więc... wtedy długi trzon podbieraka jest potrzebny. No to zawsze w którąś stronę idziemy w skrajność. Tak. Musisz się przygotować po to maksymalnie. 4-metrowy przypon, no to długa wędka. Tak. Najlepiej długa szczyca w podbieraku, bo nie wylądujesz tej ryby, tak? Tak. No zawsze jest jakiś problem. No, znaczy ja uważam tak.
Najpierw tą rybę złówmy, potem się martwimy, jak ją wyholować. To prawda. Czyli nawet ten mój kij 3-metrowy przy tym ciężarze wyrzutu 49 gramów spełnia swoje wymagania, tylko skrócić po prostu przypon. Ewidentnie, no. Z zbyt długim przypolem nie dasz sobie rady. Tak no rzucaj, rzucałem, nie? Nie miałem ryby, natomiast zakładałem, że jak będę miał rybę, to wyjdę z nią na brzeg, nie? Po prostu. No, bo nie dam rady ją podebrać, próbowałem, to strasznie się wszystko majdaczy. Się plącze. Plącze, tak, dużo tego wszystkiego, no i okej. Okay. Jak zaczniemy rozpatrywać to, na czym ryba żeruje w danej chwili. Mhm. Jeżeli jest na czymś drobnym, kiełżyk czy krewetka, albo malutki tubis, a my podajemy mu blachę 11-centymetrową, no to jak trafimy jej pod nos, to weźmie, tak? No, ale często właśnie, no, jak ona chce drobno, no to musimy jej podać drobno. No, znaczy, jedni i drudzy mają sukcesy. W chłodnej wodzie, kiedy musimy poprowadzić przynętę wolniej, dać dłuższą ekspozycję rybie. Ciężko to zrobić ciężką blachą, 28-gramową blachą, którą robimy dystans. A tu właśnie raczej byśmy zejść z ciężarem blachy nawet do 17 gram na przykład, łowić bliżej, ale móc poprowadzić ją wolniej. Tak. Żeby i dać jej tą ekspozycję, ten opad, żeby ona jakoś przez dłuższy czas była w polu widzenia ryby. Więc dlatego tutaj no, bombarda ma przewagę. Jesteśmy w stanie naprawdę zostawić w miejscu, jeżeli jeszcze dobrze zestroimy zestaw. Możemy doważyć muchę na suspending, tak? Co to jest? No wtedy ona nie będzie opadała w ogóle, na przykład wpadnie do wody i będzie taka trzymała pewną głębokość. Znaczy, no muchę może będzie ciężko, no ale niektóre przynęty jesteśmy w stanie zrobić. Jakieś robactwo silikonowe, które też można użyć do rzucania, które ma dodatnią pływalność. Maleńka śrucinka może spowodować, że ona będzie zawieszona w wodzie. W Danii, w Szwecji często koledzy łowią na woblery właśnie twitchowe, 11-centymetrowe, o zerowej pływalności. I brania są w zatrzymany wobler, który stoi 8 sekund nieruchomo. To dla nas się wydaje dziwne, a oni łowią w tej chwili, mają dużo brań. Więcej niż wszyscy, którzy stoją w wodzie i rzucają klasycznie. A po prostu ta falowanie wody, ten wobler tak naprawdę nie jest martwy. Tak? On stoi, ale leciutko coś tam w nim się dzieje, ale nawet jak jest nieruchomy, idzie kilka ruchów, stop, kilka ruchów, stop i w którymś stopie, i to takim długim, naprawdę 8-10 sekund, jest zwolnięcie ryby. No to, czyli tak naprawdę wychodzi na to, że powinniśmy dużo zwolnić, tak? Tak. Łowimy za szybko, przede wszystkim, za szybko. Za szybko. Zobaczcie, to wygląda jak bursztyn. I drewno stabilizowane akrylem. Bardzo ładna, cieniutki, zobaczcie, tutaj ten blanki, to maksymalnie cieniutki, a zobaczmy jak ta góra pracuje. No, jak pięknie. No i dobra, jakbyś miał powiedzieć, ile za takie cudo od ciebie, bo rozumiem, że to jest, sam zrobiłeś sobie wędkę wymarzoną pod troć. Tak, to jest kij mój uniwersalny, tak, że ja go tak nazywam. To jest kij, który używam na plaży do łowienia troci, belon, boleni przez cały sezon. I chodzę z nim na rzekę, bo to jest kij do 32 gram. To jest Blast Slim naszego polskiego producenta Fishing Card z Krakowa. Krzysztof Zieliński robi te blanki. Taka konstrukcja bardzo udana, uważam, i w tej chwili bardzo popularna wśród trociarzy. Mocniejszy brat tego kija do 42 gram, mocno używany przez trociarzy na rzekach. Ja schodzę z tą wagą, bo nie używam tak dużych przynęt. Bardzo mało łowię na żelastwo, na jakieś duże wirówki szeroko pracujące i ciężkie wahadła. Tak. Używam małych woblerów, tak jak u nas na redzie, 6-centymetrowe, 5,5, 5 cm woblerki. Więc na dużym, mocnym kiju nie czujemy w ogóle pracy tej przynęty, nie wiemy, co się z nią dzieje. Więc wolę dlatego założyć, użyć po prostu lżejszego kija. To się może na mnie zemścić przy bardzo dużej troci. My machamy tym kijem całe godziny grube i tam co jakiś czas tylko wpada ta troć, nie? Więc ta przyjemność z tego machania jest też potrzebna. No, przyjemność też, ale też zauważam coś takiego, że dużo ludzi do mnie przychodzi z kontuzjami. Że mam kontuzję, boli mnie bark, boli łokieć, nie jestem w stanie łowić moim kijem, który mam od wielu lat, bo kupiłem sobie 80 czy tam 90-gramowy kij o takim wyrzucie mocnym, bo kiedyś tak było modne. I
i on już nie daje rady, fizycznie ten człowiek, tak? No musimy zrobić coś lżejszego, bo ja chcę dalej chodzić na ryby, chcę dalej funkcjonować. Tak. No i wtedy trzeba zbudować mu kij, no jest jakaś propozycja, tak, kilku blanków, które możemy zbudować, odchudzić je możemy. Ja na przykład się nie martwiłem o to, tak? Jest długa pełna rękojeść, elementy z drewna, które dodają trochę wagi, ale tak, poprawiają balast tej wędki, więc nie ważne, że ona jest cięższa kilkanaście gramów, ona lepiej mi się balansuje w ręce. Po prostu zmęczenie jest mniejsze, bo nie muszę siły ramienia przeciwdziałać przeciwwadze. To, co dzieje się na szczytówce. Dzięki temu mi się łowi dużo lżej. Ja sobie mogę machać cały dzień na tak zwanym pełnym wypiardzie, rzucać naprawdę daleko. No, rzucanie 100 metrów takim kijem no jest jakby w zasięgu. No więc dlaczego mam się męczyć, tak? No tak. Ile ma? 3 metry? To jest 3,05 dokładnie. Do 32 gramów. No niestety, tak ten producent nie robi nic dłuższego, trzeba skoncentrować się na tych blankach, no ale zawsze można poszukać innych rzeczy. No dobra, ja wiem, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale wiesz, widzowie pewnie będą chcieli chociaż widzieć, czy w ogóle mają jakieś podejście do tego, czy to jest na ich kieszeń, nawet jeżeli by sobie odmówili czegoś, nie? Słodyczy. Ciężko to jest tak powiedzieć, ile to będzie kosztowało. Jakieś widełki takie. No wiesz? Tak, no więc jeżeli założymy, że nie uda się zrobić taniej jak 1500 zł dobrej wędki. Dobrej. Mówimy o gdzie mamy jakościowo blanki są drogie, tak? No bo tam te 800, za 800 zł nie kupimy nawet blanku do takiej wędki. Minimum 900 zł trzeba zostawić. Do 1250 powiedzmy sam blank. Tak. No i potem idą przelotki, komponenty, bo to cena się zaczyna od wyboru blanku, od wyboru przelotek. Tutaj mamy tytany Fuji, Torzaj w szarej ramce. Najlżejsze możliwe w tej chwili przelotki na rynku. Możemy użyć środki tytanowe innych firm, zbijamy cenę, schodzimy wtedy z ceną, ale chcemy dorzucić ładny design, jakieś drewno stabilizowane, które no jest w tej chwili, możliwości jest bardzo dużo, wybarwienia, fantastyczne wzory i kolory. To już tam kosztuje kolejne 200 zł za samo drewno. W pracy z drewnem jest dużo więcej niż w pracy w korku. To już nie jest powiedzmy kilka godzin pracy nad wędką, tylko się robi już kilkanaście godzin pracy nad wędką. Samych roboczo godzin. Uchwyty. Samy plastikowy uchwyt będzie kosztował 35 zł, ale już taki uchwyt kosztuje 200. I dokładamy wtedy cegiełki. Jeżeli robimy coś naprawdę, co nam się bardzo podoba, no to... I stąd ta cena, także no faktycznie nie jesteś w stanie powiedzieć dokładnie ile, no bo nie wiadomo, co my sobie powymyślamy, nie? No to tak biorąc pod uwagę takie czysto, że tak najtańszą trociówkę, jaką bym mógł zbudować w granicach 1800 zł, 1600 za może taką, by się wydało. Za którą byś się nie wstydził. Nie, to nie... Że wiesz, nie, no bo co, zbudować pewnie da się taniej, nie? Tylko, że to ona ma być jeszcze nie, taka... Nie da się już taniej zbudować. No są pewne rzeczy, pewne minimalne koszty, które trzeba ponieść, no i koszty utrzymania pracowni, czyli mój zarobek, tak? Na tak, tak, tak. No i to jak zaczniemy składać do kupy, no to nie da się już pewnie przeskoczyć. Te 1600 zł to byłaby taka najtańsza, z prostym uchwytem plastikowym, z nawet takim mieszanym korkiem, może... Z tym, że można zrobić tanią, ładną wędkę, bo możemy dodać tutaj wstawki, ładnie wybarwić nicią. To dla mnie to jest, to, że ja zrobię inny kolor nici, to nie wpływa na cenę, tak? To jest moja praca, którą muszę wykonać. Możemy zrobić więcej wplotów, więcej zabawy nicią, wstawki w rękojeść z innych kolorowych materiałów, które nie są wcale drogie i nie podnoszą nam ceny. Korki mamy w bardzo szerokiej gamie odcieni, brązu, mieszanki, faktury różne i to możemy skomponować w rękojeść i będzie też to ładna wędka, tylko po prostu o innych pieniądzach. Taka wędka z pracowni, czym różni się od wędki takiej kupionej w sklepie od Chińczyka, no bo to wszystko chińskie. No jakością wykonania poszczególnych komponentów. W wędce w sklepie taką podstawową rzeczą, jaką możemy zwrócić uwagę, to jest na przykład jakość położenia lakieru. Tutaj ja zaczynam nawijać krótko nić. Oni nawijają często z naddatkiem dużym. To jest już błąd, bo przy czarnej nici tutaj przy stopce następuje pęknięcie lakieru, często zauważalne już po chwili użytkowania wędki.
śliwka tak zwana, czyli nalanie lakieru po prostu dużą ilością, taka beczułka. To się wydaje, w niektórych wędkach to nie ma znaczenia, ale w wędkach sandaczowych albo okoniowych, delikatnych, gdzie musimy uzyskać bardzo małą masę wędki, bo ta jej masa szczytówki, szczególnie to, co jest nałożone na szczytówkę, wpływa na balans kija, na jego zachowanie, dynamikę oraz na czucie. Im mamy mniejszy ciężar na szczytówce, tym wędka jest jakby się robi bardziej czuła. Więc mamy takie rzeczy, że no to jest jakby samowykonanie. Jakość użytych przelotek, często chińskie przelotki nam się wyłamują. Na przykład na Fuji nie mam takich problemów, że jak założę przelotkę Fuji. Inni producenci, jest taki problem, szczególnie kiedy są wędki używane w jakimś trollingu, gdzie wpadają w drgania, ale w ogóle podczas użytkowania, nieraz niechcąco gdzieś uderzymy. Silne siłowe hole powoduje, że te przodki się naginają, my je prostujemy, jeszcze raz się naginają i potem pękają. A przodka powinna być sprężysta, powinna się ugiąć i wrócić na swoje miejsce. Wtedy nic się dalej nam nie dzieje z przelotkami. Jakość wytoczenia korka, dotoczenie korka do elementów. Tak, często niesymetryczne sklejenie, czyli widzimy, że elementy zostały po prostu rozwiercone niesymetrycznie i sklejone po prostu na szybkość. Tak? To jest przewaga tej wędki. Ja o to wszystko dbam, żeby to wszystko wyglądało. Blank dostaje jakby gwarancję, tak, producenta na wady ukryte i w takich... Nie mówię, że są wieczyste, bo to kiedyś tak stosowało niektóre firmy takie określenia, ale no jeżeli mamy nawet 2-3 czy tam 5-letnią gwarancję na wady ukryte w wędce, chociaż one wychodzą zaraz po użytkowaniu, a nie po paru latach, tak? No możemy otrzymać blank za darmo, tak? Ja w swojej pracowni wyznaję zasadę, że jeżeli ktoś wziął u mnie wędkę, no to daję gwarancję na moją pracę, czyli tak, na jakość wykonania, na to, co się dzieje z rękojeścią, z przelotkami, czy one odpadają, czy nie, jak się zachowują nici, na to daję moją dożywotną gwarancję, póki moja firma istnieje. Więc jeżeli coś się stanie z takimi rzeczami, naprawiam. Nie ma problemu wymienić przelotkę, która się złamała, na nową, założyć z powrotem omotkę. Za takie prace, jeżeli to się wydarzyło z mojej winy, klient im ponosi kosztów, tak? I potem jest kwestia też przezbrojenia wędziska, bo jeżeli, załóżmy, złamaliśmy szczytówkę w drzwiach samochodu. To jest najczęstsze złamanie wśród wędek. Następną rzeczą jest przynęta, która wyskakuje z wody, uderza w wędkę, bo wędka jest na linii lotu przynęty, kiedy ją wyszarpujemy z zaczepu. Zapinanie o ten zaczep przynęty z nieluzowanym hamulcem, tak? Następuje łamanie szczytówki. No i często wracamy na klatce schodowej i wędką, szczytówką uderzamy w ścianę i pęknięcie. Tak? Takie cztery najbardziej pospolite złamania. I to się zdarza bardzo często. Znaczy, no nie tyle, zależy jak dbam o wędkę, tak? Ale jeżeli nam się zdarza coś takiego, no to w tej wędce z pracowni ja jestem w stanie zamówić ten element. Wiadomo, że z naszej winy było pęknięcie. No to jeżeli to była wędka dwuczęściowa, zamawiamy ten element. Staram się to zrobić po jakichś najmniejszych kosztach możliwych od danego producenta. I ja na własny koszt przełożę te wszystkie komponenty, żeby ta wędka dalej była funkcjonująca. Tak? A to się da przełożyć przelotki? Przelotki odzyskujemy, jesteśmy w stanie odzyskać cały blank. Przecież ja robię przeróbki blanków chińskich, które są naprawdę niektóre fajnej jakości, tylko wykonane są bardzo źle. Możemy go oskurować do zera, zrobić mu nowy design, nowe przelotki, nowe rękojeść. I jak ci dam tą wędkę do ręki i weźmiesz oryginał, to dwie różne, nie poznasz i w ogóle będą dwie różne wędki, nie? Ale jesteśmy w stanie odzyskać komponenty, niszcząc blank, odzyskujemy komponenty, więc nawet jeżeli mamy wędkę jednoczęściową i ulegnie ona zniszczeniu, przekładam komponenty ze starej wędki na nową.